Witajcie w 6. odcinku serii Marvel Spider-Man 2. Za mną jest mój brat. Chyba nie odzwoniłem wcześniej, ale byłem... Właśnie dostałem nową pracę! Serio? To super! Gdzie? W nowej fundacji mojego przyjaciela. Jest niesamowita, ale później ci opowiem. Co tam słychać? Kanki i ja namierzyliśmy porywaczy Lee i Skorpiona po smugach z ich Vitola. Są przy moście w Williamsburgu. Spotkajmy się tam. Czekaj, nie musisz skończyć eseju? Tak, ale praca czeka. Uwierz mi, powinieneś się teraz skupić na swojej przyszłości. Dam znać, jeśli coś znajdę. No dobra, do powodzenia. Staram się bardziej dać na mnie to. Sprawdzę, jak mniej więcej to będzie to kalkulowało. Będzie misja fabularna. To są najważniejsze, według mnie są najważniejsze. Sobie na wszyscy smacznego życzymy. Mi też. Tak. Dobrego się. Ten, kto ubiera arbuzy, ten jeszcze. Tak. Nikogo tu nie widzę. Miles i Ganki coś pomieszali? Hej, jestem na moście. Ale nie widzę tych naszych piratów z safari. O, w mordę. Byliśmy pewni, że to tam. Sorry za tę zmyłkę, stary. Spoko, znajdziemy ich. Śmieci? No bez jaj. Yeah.
Co my tu mamy? Idź sprawdź, co to. Może dzięki temu znajdę odpowiedzi. Dobra, ptaszko. Za ptaszko. Zabierz mnie do gniazda. W fundacji będzie mi brakowało tych pościgów. Ta adrenalina, ten miejski tor przeszkód. Nigdy mi się to nie znudzi. Ale będę prowadził badania za sensowne pieniądze. O rany, w końcu się udało. Mam normalny etap. Dobra, wyluzuj, Parker. Później pomarzysz o tych grubych tysiącach zbadań. Czas na kości. Monik, kurwa. Wow! To ciało nie krzycza? Naprawdę strzela? Za nim. To potem już tak chodzi z tak. Możesz lecieć i tak nie uciekniesz. Kamuflaż. Mogę się przyjrzeć z bliska? Uznam to za odmowę. To już dwie zasłony. Może mój kostium mógłby rozpoznać ich częstotliwość. Gdzie się wybiera? Nie widzę tu waszego szefa. Gdzie się ukrywa? Chcę z nim porozmawiać o jego zachowaniu. Nie jesteś godny jego uwagi! Ale Skorpion już tak? Okej! Wiecie co? Nie mam nic przeciwko Gabrielowi! Po prostu kilka razy skopałem mu tyłek! Ale zawsze się hamowałeś! Bo go nie zabiłem? No! Kiepski ze mnie morderca! Ale jeden mi kwadra. Nie ma się ten. Dobra, to gdzie jest wasz szef? Kolejny robot. Może coś przetestuję. Dobra, zobaczmy. Wybacz, mały. Uwierz, że jest mi teraz równie niezręcznie jak tobie. Powinien tu być... tak! O, to twój dom? Nie świruj, mały! Puszczaj! No weź! O kurde! I Uzi, wiesz czego? Lecz tam! Wyślę te namiary do MJ. Może dojdzie kartotekę budynku. To dokąd teraz? Masz lecieć tam. Możesz normalnie coś używać. Tak? Tak. Jak nie chcesz. O! MJ, dostałaś ode mnie te współrzędne? Tak, to stara hala targowa. Jej właściciel zmarł, sprzedano ją kilka tygodni. Czekaj. Ten nabywca. To jakaś firma fasadowa, która skupuje nieruchomości w mieście. Wiesz, normalnie całe osiedla. Próbowałam zrobić o niej reportaż, ale trop się urwał. Każdy, z kim rozmawiałam, po prostu znikał. Idźcie się do czegoś przydać. Niedługo wyruszamy.
oni są? Nie, zaraz się dowiem. Powodzenia. Czekaj. Muszę załatwić tę dwójkę po cichu. A reszta łowców? Ich zasłony są gotowe, a łączność nawiązana. Wszystko gra. To się nazywają łowy. Strzel w ten. Muszę odciągnąć jedno z nich. Matka? Nie, strzel w to. No. Tą dziewczynę? Nie. To? Szybko poszło. Masz coś? Dwie sprawy. Te uzbrojone zbiry nazywają się łowcami. I chyba nie wszyscy są stąd. Międzynarodowi najemnicy? Tak właśnie myślę. To może być materiał na pierwszą stronę. Wszystko zapiszę. Dzięki. O, a skoro mowa o pracy, przyjąłem ofertę Harego. Doskonale! Musimy to uczcić, jak już skończysz obecne zlecenie. Jasne. Na razie. Padł. Idź, idź do niej. Po cichu, po cichu. Mają tu sporo sprzętu. Szykowali się na wojnę. Tak, chyba dobrze sobie noszę. Jest zasłon przestał działać. A nie tylko was widziano pająka. Przygotujcie bestię. Tak jest Krejt. Krejt? To ich przywódca? A mnie tam chowa? Tak. Już się zauważyli. No, po co się zapisywać? Do góry. No witam. Nagranie z zasłony, w której właśnie byłem. Chyba mają też inne, rozsiane po mieście. Wyślę to Gankiemu. On na pewno je namierzy. Na co poluje Kraven? I dlaczego? Idź tam, tam, no. Tak, jest gotowy, niedługo dołączę. Koniecznie daj bez tym Też jesteś głodna? Sieci są bardzo sycące. Nie hałasuj. O, to dla mnie? Nie trzeba było. Tło! Solidna i elastyczna. Ciekawe. Nieźle. Najwyższa pora przetestować nową zabawkę. Ale ja dbaj z wujką. Zasłony zabezpieczone w porze. Trzymaj, ale dbaj z wujką. Oczywiście. Pitole, obrony, amunicja, racje. Wciąż brakuje kilku dostaw, już ja sobie pogadam z tym gościem. Ale tak poza tym... Są lepiej wyposażeni niż większość wojsk. Ten Kraven albo jest bogaty, albo ma znajomości, albo jedno i drugie. Możesz go eliminować.
Szybko. Szybko. Stary, w końcu. Nie mogę! Widzę nad nami pająka! Trzeba było naciśnąć. Napisa, mam naciśnąć trójkąt! Nie trójkąt, kwadrat! A to trzeba było trójkąt nacisnąć. Bierzy na czoło, czym jest? Teraz to możesz nacisnąć X. Lub użyć znaczenia. Przeskanuj teren. Tylko powiedz mi, na kogo stawiano pod Wołgogradem? Możesz. Nie zasłużył na wyjście. Los temu ktoś zapewnił mu przewagę. Poza tym mieszkał tam całe życie. Znał wszystkie ścieżki. To ma sens. Ich można eliminować na siebie. Wiek go pogrążył. Stracił cierpliwość. Ale jego przeciwnik nie potrafi czekać. Jesteś tam? Czekaj. Ją zdejmij. Ej! Jego też. W porządku. Dokąd teraz? Tam. Zdaje się, że to jedyna droga. Szybko. Okej, dobra. Laboratorium? Zbadaj to. Spójrz. Ciocia May była taka dumna z pracy w Fist. Ale i to wszystko popsuło. Mam tylko nadzieję, że nie wszystko, czego się dotknął, było skażone. Craven bada krew i... próbuję odkryć, skąd pochodzą jego moce. Albo w jaki sposób je zdobyć. Dobra, zawróć. Już tutaj nie musi mieć... Ej, nie, ten tam. Tam. Tak? Tak. Sprawdź. Halucynogeny. Chyba najgorszy z aspektów trucizny Skorpiona. Jeśli Craven nim dysponuje, to... To przecież... Tiare Apetachi. Jeden z najrzadszych kwiatów na świecie. Ekstrakt z niego ma silne właściwości lecznicze. Kilka lat temu chciałem go zdobyć, żeby zneutralizować truciznę Skorpiona, ale nie było mnie stać na lot na Raya T. Widać, Craven dał radę. Lewo. No na tą list. Doktor Farley Stilwell. Jego eksperymenty zapewniły Skorpionowi moce.
Craven odrobił pracę domową. Swoją broń na tym pancerzu? Nawet jednego draśnięcia? I sprawdź. Niemal identyczna replika. Pewnie badali jej słabe punkty. Ze Skorpionem nigdy nic nie wiadomo. Chwileczkę. Skorpionem i Lee. Mogłabyś spróbować czegoś się o nim dowiedzieć i przekazać wszystko Milesowi? Już się robi. Pilnuj się. A my ich sobie przyjąć, tak? Tak. Tak żywa Cravena. Znasz jej historię? Wszystka lubi. To jakaś jest? Popatrz na nie. Zdarzyło się to w kopalni przed sen? Tak. Żył tam drapieżnik. Tamten też się spoza widokiem. Się odpowiedzi zamiast kolejnych pytań. Nic widać na dół. Wygląda obiecująco. Dobra, Craven. Czego szukasz?
Zaraz. Skorpion i Lee nadają się na polowanie, ale Black Cat to złodziejka. Nic nie... Nigdy nie wygrasz psiego konkursu z takim podejściem! Dobry piesek, kotek, robocik! Pada naciskanie. Teraz ja spróbuję, dobra? Uważaj, oni są ciężki. Chcesz zabić, oni Martin Lee, Black Cat. Ten cały Craven zbiera niezłą ekipę.
że to jest grebły między łowca z krwi i kości. Prawda. Tego, żebym się nie spodziewał. Wcale nie chcę zabrać super złoczyńców na polowanie. On na nich poluje. Felicia. Gdzie jesteś? Gotowy? No co? Serio? On zaraz tu będzie, a ty surfujesz po sieci? Mamo, nikt już nie mówi, surfujesz po sieci. Ach, możesz się już ubrać, proszę. Dobra, dobra. Widzę, że się umalowałaś. Chyba naprawdę go lubisz, co? Miles? Przepraszam. Słuchaj, następnym razem. Miles. Kocham cię. Znalazłem bazę należącą do tych piratów z safari, czy też łowców, jak sam się. Poznałem też imię ich szefa, Craven. On zabił Skorpiona. I ma całą listę... Czekaj, co? To znaczy, że... Lee? Nie wiem, no ale lista jest długa. Pewnie ci, przed którymi ostrzegał nas Marco, polowali na Sentinela. Nie wierzę. Imię Felicia też tu jest. Lekkę? Właśnie. Moje ostrzeżenia zbagatelizuje. Ale może posłucha kogoś. Nie wiem. Posłuchaj go najpierw. Posłuchaj. Kogo nie zna. Gdyby MJ podała ci namiary na kilka miejsc, chciałoby ci się do nich zajrzeć? Jasne. Dzięki, serio. Muszę teraz trochę odetchnąć, ale gdyby coś się stało, dzwoń. No i znajdziemy Lee Miles. Obiecuję. MJ pewnie na razie nie zadzwoni. Co nowego w mieście? Moi drodzy... Może powinienem poszukać jakichś kryjówek łowców? Powiem tak. Zobaczmy, co u kostiumów. Jakie obsłuchnięć tego? A ty kupi. Ze starych części. Będę. Ja bym poszedł, wiesz, pod co? Pod Majsa. No, ja też Majs. Ten czy ten? Ja bym chyba... Przepraszam bardzo. To na chwilę. Znaczy takie pudełko, na którym był też Miles. No to jest ten sam strój. Który ten? Tak. No to okej. Okay. Ten sam strój, który był na... No to też musimy te dodatkowe. Ja bym wybrał sobie trochę pod Traurera. Pod niego? Pod Traurera. Dobra. Bez komentarza. Traurera. Wiem.
Technologia. O! Ale tutaj, czekajcie. Może szybkie ten. Szybkie co? Bieganie. Zróbmy. Umiejętności. Marnowałaś. To już mam, co nie? Nie. No to która pieniądze? To. A to jeszcze możemy. Po pająka do to bym wziął. A tutaj mamy wspólne. Dobra, bierzmy już ten klasyczny. A tamten? Majsa? U Majsa jest. Dobra. Dobra, okej. Moi drodzy, ile odcinek trwa? Dobra. Moi drodzy, zapiszemy ręcznie. Dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się, no i teraz już... Przybycie kanał? Zostawcie łapkę w górę. Komentarz? I dzwoneczek. Dziękujemy za oglądanie. Jeszcze dzwoneczek chodziłyście. Tak. Pa, pa!